Cześć kochani, witajcie na kanale Sklepiku Gosi. Dzisiaj przychodzę do Was z taką oto inspiracją. Przygotowałam jajko na podstawce, HDF-kę od Craftuli i ozdobiłam ją tutaj kwiatami, jajkami, tekturkami. Tu są w bazie od Craftuli, jest napis Alleluja na środku. Są motylki, jakieś plastikowe elementy, sisal zielony, koronki. No tak dosyć trochę tutaj tego weszło. Ja to powinnam Wam pokazać tak, bo tutaj to tak stoi, ale jak będzie stało, jak będzie stało, to będzie się to prezentowało tak, patrząc trochę z góry. Myślę, że całkiem ładny będę miała widok w pracy w najbliższym czasie, bo ta ozdoba powędruje na moje biurko w pracy. Mam nadzieję, że się Wam podoba i że będziecie chcieli obejrzeć proces powstawania. No, od razu Wam powiem, że było pod górkę. Różne miałam przygody, na przykład z jednego z tych kwiatków wypadły mi prędziki, więc montowałam na nowo. A tutaj koronki nie chciały się układać, sisal wszędzie mi. No, trochę się denerwowałam, ale myślę, że ostateczny efekt jest wart tych nerwów. Nie wiem, dajcie znać, jak się Wam podoba, czy używacie w ogóle takich HDF-ek, tak zwanych kurzołapów, jak ja to zawsze mówiłam, a się powoli do nich przekonuję. Więc widzicie, jak to człowiek się zmienia. Dobrze, to ja już kończę ten wstęp i zapraszam Was do oglądania dalej. Przygotowałam, jak widzicie, tutaj całe mnóstwo rzeczy, niektóre wyszły poza kadr, więc zaraz Wam tutaj je przyniosę. Przede wszystkim będę potrzebować bazy. Czyli mam moją bazę jajka z HDF-ki, jajko na podstawce. Oj, tak, więc będę je zaraz tutaj fajnie ozdabiać. Mam nadzieję, że fajnie. Więc jest jajko. Jajko będę oklejać papierami, a tą rąbkę malować. Więc jeśli chodzi o papiery, użyję tutaj dwóch arkuszy z bloczka 15×15, bardzo starego, od Crafty Clock Celebrate Today. Ale myślę, że papiery to tutaj raczej drugorzędną rolę będą spełniać. Po prostu będą tłem dla kwiatowej kompozycji. Jeśli chodzi o papierowe rzeczy, to jeszcze mam motylki. Tu mam takie z Lemon Craft i z Mintay Papers, więc zobaczymy. Wiecie, tu są jakieś zielone, tutaj też zielony, taki trochę cieplejszy. Zobaczymy, który mi się tu gdzieś wpasuje, bo jak wiosenny projekt, no to motylki obowiązkowe. Na środek jajka planuję dać napis Alleluja. I jeśli chodzi o tekturki, to mam jeszcze tutaj takie bazie przygotowane z Craftuli. Tekturka ma numer 86, a te bazie, jeżeli są takie duże tekturki, które mi się nie mieszczą w moich przegródkach, no to je sobie po prostu przecinam na pół i w woreczku trzymam takie, wiecie, wtedy mi się już zmieszczą. To jest numer 401. Mam też przygotowane, ale to tak awaryjnie, jajka, czyli numer 426, a tych drugich to nie wiem, jaki to jest numer. Napiszę Wam. Jak zlokalizuję, to napiszę. O nie, jest 429. Nie wiem, czy nie będzie już tego za dużo, bo jeszcze mam przygotowane jajeczka takie, wiecie, z pepką styropianowe. Więc nie wiem, których jeszcze użyję. Nie wiem, czy w ogóle jakichkolwiek użyję, czy tych kwiatów tam nie dam tyle, że już się nic poza tym nie zmieści. Jeśli chodzi o kwiaty, to mam tutaj całe mnóstwo, bo chcę taką, wiecie, takie słoneczne to jajo zrobić. Więc mam całe mnóstwo żółtych kwiatuchów. Gdyby było mi zbyt żółto, to mam tu jeszcze takie inne pastelowe, które robiłam teraz też w miarę na świeżo. Więc no, też są jakieś żółte, ale takie już bardziej w zieleń wpadające. Mam tutaj tego dosyć sporo. I tak rzutem na taśmę wyjęłam jeszcze kwiatki, które już robiłam jakiś czas temu. Stokrotki, które mi tak stwierdziłam, że mogą mi tu fajnie się wpasować, ożywić to, tą żółć taką bardzo. I jeden taki... Taka środka zielona jedna została, ona jest takim przygaszonej zieleni, więc też może mi tutaj się wpasować. Zobaczę. Mam jeszcze, skoro tak kwiatowo, mam z mojej szufladki, całą szufladkę wyjęłam, Mam tu całe mnóstwo plastikowych elementów, które już są zaczęte. Czyli zaczęłam jakiś projekt, trochę obcięłam i już tego nie wsadzam z powrotem do mojego wazonu z takimi plastikowymi elementami, tylko mam tutaj w takiej szufladce. No i całą tutaj przyniosłam, mam nadzieję, że coś z tego mi się uda zużyć, bo chciałabym najpierw te skończyć, zanim, wiecie, zabiorę się za otwieranie nowych. Mam wstążeczki, gnieciuszki i teraz tak, mam no, żółtą, oczywiście tu pod kolor mojego projektu, ale jeśli będzie za żółto, no to takiej zielonej fajnej nie mam, takiej, wiecie, przygaszonej zielonej. Nie wiem, w którą stronę pójdę, to jest taka bardziej mięta. A jeśli już w ogóle nic mi nie będzie pasować, to mam jeszcze szarą. Na tych papierach, które chcę dać na front, są właśnie też szare tu paski. Więc myślę, że będzie pasować. Zresztą szary pasuje do wszystkiego. Tak, do kompozycji mam przygotowany jeszcze zielony sigdal, który kupiłam całkiem niedawno, więc mam jeszcze wielką pakę jego. Mam tu też takie korzonki, to już trochę inny odcień zieleni, nie wiem, w którą stronę pójdę. I takie korzonki zwykłe. Mam tu jeszcze tego sporo. Przede wszystkim tak, tekturki chcę, żeby były białe. Bo ja to najczęściej uznaję albo białe, albo naturalne. Rzadko kiedy coś z nimi robię więcej. Kiedyś próbowałam właśnie kolorować, ale tak efekt mnie nie zadowolił, więc albo białe, albo naturalne. Tym razem pójdę w biel. Mam przygotowane gesso i gąbeczkę. Mam też przygotowaną białą farbę, no bo to gesso może mi, biel tego gessa mi nie wystarczyć. Tekturki na sam koniec myślę, że pokryję glossy akcent, żeby się tak fajnie błyszczały. Znaczy tekturki. Przede wszystkim napis Alleluja. Bo w bazie, jeżeli będą wystawać spod kompozycji, to już nie będę się tym bawić. Sklejać będę jak zwykle takim multimedium, no żel medium po prostu. Ja lubię HDF-ki jednak sklejać czymś takim żelowym, o, można też glossy akcent skleić podobno. Nie próbowałam, ale podobno można. Bo raz robiłam na Magicu i w przypadku, gdy jest taka duża kompozycja, no to ten Magic nie wystarczył, jeżeli jest tak obciążająca HDF-ka. Jeżeli, wiecie, to jest coś takiego bardzo delikatnego, jakąś malutką kompozycję bym robiła, a planuję większą zrobić, no to w przypadku małej myślę, żeby to spokojnie stało, ale nie chcę, żeby mi się tu coś działo, więc skleję to na takie żel medium. Z mediowych rzeczy mam przygotowane 3 rodzaje wielkości takich kulek, 3 różne firmy. Ten jest taki, to jest taki żwirek bardziej. Tu są kuleczki malutkie, to są takie większe. Ostatnio mi się spodobało ich użycie, więc może gdzieś je przemycę w kompozycji. Zobaczę. Jeśli będę chciała chlapać, to mam przygotowaną żółtą i taką szmaragdową farbę. Myślę, że je wymieszam, żeby taka zieleń cieplejsza powstała ewentualnie do chlapań. Ale to też zobaczę, czy będę chlapać. Jak nie będę chlapać, to mam jeszcze przygotowane te enamel dotsy. Albo taki cieplutka zieleń. Mam tu taką jeszcze trochę bardziej żywą. Więc wiecie, takie drobiażdżki to najczęściej wychodzą na sam koniec. Z narzędzi mam przygotowany skalpel, bo będę nim wszystko w zasadzie wycinać. Pędzelek, żeby tam gdzieś w zakamarki farbą wejść. I jak będę chciała sobie coś obrysować, no to przed wycięciem to jeszcze ołówek. I tak, z tych rzeczy, które mam tu przygotowane, no to wszystko. Zacznę od obmalowania sobie tutaj tej bazy, obmalowania tekturek, a później oklejenie papierem i kompozycja. Myślę, że tak to będzie mniej więcej wyglądać. Nikt ostatnio nie płakał, że nie ma głosu, więc tym razem też zrobię całość na przyspieszeniu. A widzimy się na samym końcu, ewentualnie z jakimś jeszcze komentarzem. Dobra, chyba już ten glossy tutaj w miarę pokryłam. Strasznie mi się zalewał. Zresztą no, zauważyliście. No więc po ciężkich przybojach, jak też zauważyliście, udało mi się skończyć moje jajo. No wiecie, tutaj mi pręciki wyszły z kwiatka, jakieś, co to ja jeszcze tu miałam za przyboje. Kwiatki nie chciały się ułożyć, musiałam odrywać, bo najpierw za bardzo je tam dałam. Później, jak widzieliście, podłożyłam tekturkę, żeby trochę wybić tego kwiatka, więc takich trochę przebojów było. Rzuciłam tutaj troszkę tych drobniutkich kamyczków, tak, żeby trochę coś tam było w tym gniazdku. No i tak jak widzieliście, jeszcze dołożyłam te dwa motylki. Szkoda, że nie była trochę mniejszych. Jakby były trochę mniejsze, no to mogłyby tu ładniej wyglądać. Tego też oderwałam, bo był za bardzo tak, wolałam, żeby był pionowo. Nawet lepiej, jak był trochę niżej, ale to już jak to mówią, po ptokach. Wiecie, człowiek się zawsze dopatruje w swoich pracach jakichś takich rzeczy nie do końca fajnych. Pochlepałam jednak białą farbą. Na papierze to tak nie za bardzo widać, bardziej tu gdzieś na kwiatkach trochę złagodziło może tą żółć, bo stwierdziłam, że ani na zielono, ani na żółto chlepać nie będę, bo tu już i tak tego za dużo jest i żółtego, i zielonego, więc trochę tak to chciałam przygasić białym. Jeszcze zastanawiam się, czy tego największego kwiatka, wiecie, tak gesso nie przejechać, ale chyba sobie daruję, bo jeszcze zepsuję całkiem. No więc tutaj motylki na baziach. Z tyłu, jak widzieliście, nie dokładnie papier przykleiłam, ale jak teraz widzicie, to jest żaden problem, po prostu tutaj tym sizalem trochę zapchałam, a dzięki temu też z tyłu jest taka kontynuacja tej kompozycji. Tak więc mamy tutaj 3 jajeczka. Kombinowałam, czy nie dać niebieskich, czy mam różowe jeszcze, ale też mi nie pasowały, więc dodałam 2 takie nakrapiane biało-złote i jedno żółte. Więc symetria tutaj jest na tyle, na ile mi się udało zachować. Trochę później tymi motylkami i tymi plastikowymi kwiatkami troszkę ją tak urozmaiciłam odrobinę. No, jeszcze rzeczy, które mi nie wychodziły, to te korzonki też nie chciały się układać tak, jak ja bym chciała, więc no, trochę z przebojami, ale z ostatecznego efektu jestem zadowolona. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Taka ozdoba stanie na moim biurku najprawdopodobniej w pracy. Wcześniej miałam choinkę, też właśnie z tych inspiracji. No, teraz będę mieć jajo. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych moich inspiracjach. Pa, pa!